Dzień dobry, kochani. Witajcie 24 października. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Kochani, witam Was serdecznie. Witam wszystkie nowe osoby, które zasubskrybowały mój kanał. Muszę tu trochę poukładać, bo nie po mojemu coś. Które zasubskrybowały mój kanał. Witam, kochani, jestem Magda. Jeżeli będziecie do mnie się zwracać, to proszę Was bardzo, zwracajcie się po imieniu. Jestem Magda. I to właśnie ja tutaj opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Poranny z kawką. Kto ma kawkę, pije zawsze ze mną kawkę. Ja tą kawusię mam tutaj. Przecudowna, przepyszna, uwielbiam kawę. Jest. Pijemy. Z całego serca, kochani, dziękuję za to, że jesteście. Jeżeli ktoś ma ochotę na nauczenie się wchodzenia do przestrzeni Akaszy razem ze mną, pokażę jak otwierać tą przestrzeń, jak wejść na 11 poziom. My normalnie żyjemy w trzeciej przestrzeni. Co prawda już powoli wchodzimy w ten piąty wymiar, w czwartym jesteśmy wtedy, kiedy śpimy, kiedy jesteśmy w głębokim śnie, to mamy czwarty wymiar, a kroniki Akaszy są te informacje zapisane w 11, więc zapraszam z całego serca, napiszcie do mnie wiadomość na czas dla duszy, wtedy wyślę wszystkie informacje odnośnie kursu, z którym ruszymy 11 listopada. Tam chyba mam jeszcze 4 miejsca wolne tylko na ten kurs, bo jest na kursie tylko 10 osób. Kurs jest w cenie 350 zł. To są 4 zajęcia, gdzie pokazuję, jak otwierać kroniki Akaszy. Na razie mam grupę, które wszystkie osoby, to nie ma, że się otworzą czy nie otworzą kroniki, to nawet nie ma opcji, ale wszystkie pięknie, ładnie nauczyły się czerpać informacje. Wiecie co, kochani, a teraz powiem o tym, jacy my dla siebie jesteśmy. My dla siebie jesteśmy najgorsi. My potrafimy być gorsi dla siebie niż dla innych osób. Jesteśmy swoim największym krytykiem. Jesteśmy dla siebie największym sabotażystą. Nie rób tego, ale też, kochani, najczęściej jest tak, że my siebie oceniamy zupełnie... Ja to wiem z autopsji. Ja to wiem po sobie. To, co ja Wam tutaj wszystko mówię, ja wszystkiego doświadczam. Uczę się razem z Wami. Gdzieś te informacje właśnie z kronika Akaszy przychodzą do mnie, ale jesteśmy dla siebie największym krytykiem. My czasami skrytykujemy siebie bardziej niż inne osoby. I ta krytyka nasza, ona nas blokuje. Blokuje przed wyjściem do ludzi, blokuje przed powiedzeniem tego, co czujemy. Ja Was zawsze namawiam, jeżeli czujecie, że chcecie otworzyć kanał, że chcecie coś zrobić dla ludzi, że chcecie coś ludziom powiedzieć, róbcie to. Nie patrzcie, że jest milion kanałów. Ja 2 lata temu nie patrzyłam, że jest milion kanałów. Ja dostałam takie z góry ciach, to już kiedyś, jak mnie odratowano po operacji, bo ledwo mnie... No pamiętam, jak widziałam, jak mnie z góry operowano, był taki moment i ja usłyszałam, że jeszcze Cię tu nie chcę, jeszcze musisz ludziom powiedzieć coś, czego oni nie wiedzą, a Ty wiesz. To było dawno, bardzo dawno temu. To były lata 90. Ale zobaczcie, we mnie to się obudziło po tylu latach. Otworzyłam kanał pomimo tego, że jest bardzo dużo osób, które opowiadają o aniołach, które opowiadają o tej hucznej fizyce kwantowej, jak to działa, o tych cząsteczkach, które się przyciągają. To jest energia. My jesteśmy energią. Kiedy tak siebie potraktujemy w kwestii energetycznej, że jak jesteśmy dla siebie tacy rygorystyczni, to wszechświat dla nas też taki będzie. Ale jeżeli jesteśmy dla siebie dobrzy, jesteśmy dla siebie mili, kochamy bardzo siebie, no pomyliłaś się, to się pomyliłaś, zrobiłaś tak, to zrobiłaś tak. Daj spokój. Się nie myli ten, kto nic nie robi. Daj spokój, odpuść już to. I kochani, kochajmy siebie, po prostu traktujmy siebie tak, jak swojego najlepszego przyjaciela. Bo całą drogę idziemy razem. Idę ja i moja dusza, idziemy we dwie. Ja ją trzymam za rękę, ona mnie trzyma za rękę i ciągniemy się do przodu. Ja mówię, chodź, pójdziemy, ona, zostań tu. Jeszcze do nas ego od czasu do czasu dołączy i też z nami idzie.
I wtedy mówimy, chodź już, pójdziesz z nami. I to ego, kochani, też pokochajcie. Nie pozbywajcie się ego. Ego nie możemy się pozbyć. Ego jest nam potrzebne. Przecież gdybyśmy my nie mieli ego, to byśmy fruwali tutaj. A tu nie o to chodzi, żeby to życie przyjść na tą planetę i przefrunąć. O to chodzi właśnie, żeby się w błocie potaplać. Bo jak się potaplamy w tym błocie, to doświadczymy. To się rozwijamy. To dusza wzrasta poprzez doświadczenia. Ale czego mamy się nauczyć doświadczając tego wszystkiego? Bezwarunkowej miłości. Czucia miłości. To, co się dzieje w naszym życiu, to jest wszystko plan duchowy. My sobie przed narodzinami robimy plan duchowy. W tym planie duchowym ustalamy, czego my chcemy doświadczyć i zgłaszają się dusze, które przychodzą nam w tym pomóc. Słuchajcie, jak mi się dzisiaj uda, to o 20 zrobimy sobie live'a. O 20 zrobimy live'a. I na tym live'ie o 20, 19 może, o 20. I na tym live'ie sobie porozmawiamy. Zobaczę. A jutro na 100%, słuchajcie, na godzinę 20 mamy live'a z Justy. Będziemy rozmawiali o śmierci. Tak przed wszystkimi świętymi. O śmierci. Jak to jest? Jak to wygląda? Chociaż my nie umieramy. My tylko opuszczamy ciała. To nasze ciała tylko umierają. My jako dusza, nasza dusza jest nieśmiertelna. Ona przechodzi wtedy do domu, przechodzi w inny wymiar. Więc dzisiaj może, a jutro na 100%. Szykujcie się na 20. Dzisiaj wrzucę już ogłoszenie parafialne, będzie o tym live'ie, więc możecie pod live'em zadawać pytania, będziemy się też mogły przygotować. Ja opowiem trochę o procesie śmierci, jak to wygląda, jak to też jest, jak ciało się przygotowuje, jak dusza się przygotowuje do śmierci, jak przychodzą osoby po nas, będzie bardzo, bardzo ciekawie. A Justy też przygotowała się i będzie opowiadać, jak to już dusze odczuwają po odejściu. Co karty chcą nam powiedzieć? Co karty chcą nam powiedzieć? Radość! Widzicie? Połącz się z Twoją esencją wewnętrzną, radością życia i uśmiechaj się każdą komórką ciała. Dokładnie, uśmiechajcie się. Zróbcie dzisiaj sobie taki dzień, że będziecie z uśmiechem mówić ludziom, tym, których nie znacie. Dzień dobry. Zobaczycie, jakie będzie zdziwienie na twarzach co niektórych ludzi. Zróbcie sobie taki eksperyment. Ja mieszkam w Holandii, akurat w małej miejscowości i tutaj bardzo często ludzie, którzy przechodzą, w szczególności gdzieś tutaj u mnie na osiedlu, gdzie turystów trochę przechodzi, bo to taka miejscowość troszkę turystyczna, to mówimy sobie dzień dobry. Jak widzę, że ktoś idzie z plecaczkiem i w butach do wędrówki, to ta osoba już z daleka się śmieje, słuchajcie. I ten uśmiech to jest taka niesamowita sprawa, bo uśmiech jest zaraźliwy. Śmiech jest zaraźliwy. I zarażajmy śmiechem. Ja mówię, miłość powinna być największym wirusem na świecie, gdzie jeden od drugiego się zaraża, patrząc na niego. I już jest zarażony. Jak jest zarażony już wirusem miłości, to już jest uzdrowiony, kochani. No już lepiej nic mu nie potrzeba, ponieważ miłość leczy wszystko. Miłość ulecza, miłość uwalnia. Miłość jest niesamowita. Tak samo radość. To jest pewna część miłości. Co nam tutaj karta chce powiedzieć? Co ta karta ma tutaj nam do przekazania? Radość. Radość, śmiech. Radość wynika z wewnętrznego stanu bycia, a nie z zewnętrznych osiągnięć. Poczuj uśmiech na twarzy i w sercu i w każdej komórce Twojego ciała i zauważ, jak Twój nastrój się zmienia po tym prostym ćwiczeniu. Radość jest emocją wywołaną dobrostanem, sukcesem, pomyślnością lub perspektywą spełnienia swoich pragnień. Kroniki Akaszy wyjaśniają, że jesteśmy radośni nie dlatego, iż przyczyna radości związana jest z czynnikiem zewnętrznym, lecz mówiąc po prostu, że jesteśmy kreacją źródła. Jeżeli mamy trudności w łatwym doświadczaniu radości, oznacza to, że poświęcamy zbyt dużo energii, umysłu
na przeszłość albo przyszłość. Co jest przeszkodą w cieszeniu się chwilą teraźniejszą. Nasze szczęście powróci, jeśli skierujemy naszą uwagę, a więc i świadomość, ponownie na obecną chwilę. Ćwiczenie. Jeśli wybrałeś tę kartę, jesteś proszony o radowanie się Twoimi codziennymi doświadczeniami. Kochani, radość może nam sprawiać to, że zrobimy sobie codziennie rano sami śniadanie. No przecież mamy ręce, za które możemy być wdzięczni i powinniśmy być wdzięczni. Mamy co włożyć na ten talerz. W ramach ćwiczenia możesz się skupić na tym, jak światło słońca bawi się liśćmi drzewa. Przyjrzyj się, jak swobodnie rosną kwiaty lub posłuchaj darmowego koncertu ptaków. Tuż przed wschodem słońca natura bez wysiłku cieszy się prostymi rzeczami, a my zostaliśmy stworzeni w podobny sposób. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, zadaj pytanie mistrzom, zadaj pytanie swojej duszy, zadaj pytanie aniołom, od czego mam się uwolnić, aby naprawdę być radosnym? Co mnie blokuje przed tym prawdziwym poczuciem radości? Mistrzowie i nauczyciele, aniołowie, przewodnicy moi, pokażcie mi proszę, jak mogę się połączyć z moją pełną radością esencji. Wiecie co, też opowiem o przewodnikach, bo często mnie pytacie, kto jest waszym przewodnikiem. Są przewodnicy wasi, ale to wy sobie też możecie wybrać przewodników, jeżeli macie ochotę któregoś z aniołów mieć za swojego przewodnika, ponieważ Michał pięknie ochrania, odcina tę energię. Gabriela mamy, mamy Uriela. Przecież to są anioły, ziemskie anioły, które nam tutaj są po to, żeby nam pomóc. To my możemy sobie ich wybrać za przewodników. Możemy sobie osoby zmarłe wybrać za przewodników, duszę, spytać się najpierw, ale też za przewodników możemy sobie wybrać, kochani, świętych. To są osoby, które tutaj w życiu coś zrobiły. Na tej ziemi one nie przyszły po to, żeby sobie pochodzić, tylko po to, żeby pokazać pewną postawę człowieka. Dalej pytajcie, pytajcie tych przewodników, proszę, jak mogę się połączyć z moją pełną radości esencją? Mistrzowie i nauczyciele, czy możecie mnie, proszę, rozśmieszyć? Mistrzowie, słuchajcie, nauczyciele, przewodnicy nasi, aniołowie, to są osoby naprawdę z ogromnym istoty, z ogromnym poczuciem humoru. Mistrzowie to nieraz tak żartują, słuchajcie, w kronikach Akaszy. Wczorajsza sesja, wczorajsza czy przedwczorajsza, nie wiem, mistrz do mnie mówią, mistrzowie, powiedz, że wszystko się dzieje od dupy strony. Ja mówię, no jak ja tak mogę mistrzowie powiedzieć? Powiedz, że wszystko się dzieje od dupy strony. No ja mówię, dobrze, że drugą osobę troszeczkę znałam, nie była to zupełnie obca osoba. Mówię, słuchajcie, muszę, przepraszam, ale ja muszę ci coś powiedzieć. No wszystko się dzieje od dupy strony. I później w trakcie wyszło, że ta osoba się rodziła pośladkowo. A później jeszcze wyszło, że w ogóle wszystko u niej stoi dupą do świata odwrócone. Tak to, kochani, się dzieje. Tak nam mówią. Ale widzicie, to są żarty. To nie są żarty, bo to akurat były poważne sprawy. Ale takim językiem operujemy z mistrzami. Normalnym językiem. Takim, jakim my mówimy. Nie musimy tutaj pokłonów składać. Oczywiście szacunek, pokora, wdzięczność za to, że mamy kontakt z nimi. To jest normalne. Ale tu nie trzeba, wiecie, być bogobojnym, bo my Boga się nie boimy, my Boga kochamy. Jak kogoś kochamy, to się z nim śmiejemy, to żartujemy. Możemy się nawet przekamarzać. Ja nieraz z mistrzami, jak rozmawiam, to ja się przekamarzam z nimi. A co? A dlaczego tak? A dlaczego tak? A dlaczego tak? Nieraz na im ręce opadają, jak ja pytania zadaję. Możecie mi powiedzieć dowcip albo historię, która obudzi we mnie prawdziwą radość. I powtarzajcie sobie dzisiaj taką afirmację. Każde włókno mojego jestestwa jest wypełnione radością i dobrym samopoczuciem. Dokładnie, kochani. Dzisiaj się śmiejemy. Dziś poproszę, kto chce napisać komentarz, to proszę napisać coś śmiesznego. Kochani, przytulam was z całego serca. Bądźmy dla siebie dobrze. Rozśmieszajmy się, rozweselajmy się, śmiejmy się, mówmy wszystkim wkoło dzień dobry z uśmiechem od ucha do ucha. Niech ten dzień będzie dzisiaj pełen radości. Przytulam was z całego serca i dziękuję, że jesteście. Magda.